Witajcie, tu HoHo, a to kolejny odcinek z cyklu Wasze powtórki, które ja oceniam. Tym razem pod ocenę poddał się Jerzu na VC3002D, czyli medzie niemieckim 7 tieru, bitwa jednotierowa, nie jest jednotierowa, ósemki są na topie, czyli gramy w układzie ósemki z siódemkami, mapa Westfield. Zobaczymy, co on sobie tutaj wymyśli. Ja bym tym czołgiem na początek od razu. Ja tym czołgiem, bo widzę, że atakujesz tą flankę. On dla mnie nie jest wystarczająco mobilny, żeby tą flankę pchać, a nie lubię grania w G0. Uważam, że dużo bezpieczniej jest wtedy medem pojechać tutaj i ustawić się za domkiem w E6 i strzelać w to, co się tutaj będzie pojawiało, ale zobaczymy, co Jerzu z tego ugra. Duże prawdopodobieństwo, że T-71 CMCD i WZ-131 będą wbijały w K0 i może się tam zrobić nerwowo, no ale może akurat szczęście dopisze. WZ mocno ciśnie i to jest dobre. Jerzu jeszcze bez spota jedzie, więc wygląda na to, że wrogowie nie rozjechali się tak jak powinni. Wiecie co, jest WZ, ale WZ jest po przeciwnej stronie. Ja tą miejscówkę lubię, ale tu teraz ty przyjechałeś, ale tylko wtedy, jeżeli jestem bardzo szybkim czołgiem i jeszcze do tego jestem na topie. Bo w przeciwnym wypadku tutaj można dostać łatwo zdominowanym. Ale zobaczmy, co ty sobie teraz z tego zagrasz. Ładnie wykorzystujesz teren, ładnie wykorzystujesz zasłonę krzaczków. VK3002D się tutaj pojawiła. Jedzie niefrasobliwie. Ładnie się od ciebie odbiła. Ja bym zjechał ciut niżej. Łatwiejsze bicie, żeby mnie depresja puściła. I plujemy w tą fałkę. Super Hellcat ją pokara, jeżeli się ona wycofa bardziej, więc ja bym ją właśnie spychał pod Hellcata. Elegancko się znowu odbiłeś. Wiecie, on się odbił od ciebie. Ładnie się ustawiasz z pancerzem. Widzisz, że grasz podobną techniką jak ja, czyli wykonujesz strzał dopiero w momencie, kiedy się cofasz. Rolling się wtedy mniej rozbija niż przy podjeżdżaniu do przodu. Dobra, wsparcie nam się skończyło z E6, został tam zabity nasz sojusznik. Zeta z KV-em zrobiły mu krzywdę. Ładnie wykorzystujesz teren, bardzo mi się to podoba. Bardzo ładnie zagrany. No, za wcześnie wyjechałeś, panie kolego. 8 sekund trzeba było poczekać, żeby zniknąć, a tak to dostałeś bułę. Dobra, F-25 zareagował, więc pewnie dostaniemy wsparcie, chociaż nie, bo zawrócił, szkoda. Bo ten jeden by mógł być oklepany przez naszą E-25. Bardzo ładnie wykorzystane. Podjeżdżasz. Sprawdzasz, czy się da wyspotować, bardzo ładnie. Grasz przez przeźroczyste krzaki, bardzo ładnie. No, wszystkie techniki, które uczę, wykorzystujesz póki co perfekcyjnie. No ta suczka powinna mieć bić. Cierpliwie czekamy, nie ma się co pchać. Dopóki przeciwnicy są po drugiej stronie, czyli tak jak teraz widzimy tego Tigera, tak jak widzimy SU, tak T-71 gdzieś tam jest, to nie pchamy tej flanki, to ty to bardzo ładnie robisz. Tiger oberwał, CMDK
No i właśnie. Ta piątka cię już gdzieś wypatrzyła. Tiger od boku, masz się prosi, żeby go masakrować. Podoba mi się, że strzelasz w znikające cele. Większość słabszych graczy, jak gra, to jak z nim znika cel, to już nie strzelają, bo im się wydaje, że on się, nie wiem co, zdematerializował. On tam dalej jest, tylko go nie widać, więc warto strzelać. Ładnie strzelasz poza zasięg spota na minimapę. Przytomnie bardzo widzę, oglądasz to, co się dzieje na minimapie, więc reagujesz na to, ładnie wyszukujesz cele. Starasz się utylizować swój DPM. Jest jagoda. Oberwał. Oberwał gąskę. Znowu. Celowo go chcesz postawić na gąsce. Tak po prostu zeszło. Czułeś się na PCR i słusznie. Do 7. Bardzo wyrównana bitwa. Też przegrywamy flankę. Tak jest, przegrywamy tamtą flankę. Łapiesz przestrzał. Bardzo ładny strzał. Super, super, naprawdę super. Brawo, bardzo ładny. Przytomnie zagrane, przytomnie celowane. Jak ta jagoda by zeszła, to już by wyglądała troszeczkę inaczej ta bitwa. I dobrze, że ten WZ-131 tam jedzie. Szansa, że nam poświeci ewentualnie to, co się znajduje na po przeciwnej stronie. Jest wycofka, żeby nie dostać spota. Bardzo ładnie zagrany. Bardzo mi się podoba, jak grasz. Grasz bardzo technicznie. Wiecisz te czołgi tutaj pod WZ-tę. Jagody, jakbyśmy się pozbyli tej jagody, to już potem idzie dobrze, tylko musimy nam ją WZ-a zaświecić. T-54 jest na topie i w żaden sposób nam nie pomaga, to jest to szkoda, okej. Okay. To mamy sytuację chyba jasną. Ja już bym, właśnie kuźwa, nic bym, dopóki T-54 nas nie podjedzie, to nie ma co puszować tutaj tych panów. WZ-a zaraz będzie miała na nich bicie, więc ja bym tutaj czekał jeszcze póki co. Się pojawił. Za chwileczkę będziesz miał bicie na niego, wiedzieć twój okręg. Oj, niepotrzebnie, niepotrzebnie. Potrzebnie, bo będzie Is miał na ciebie bicie. Nie masz wsparcia poza tym żadnego. No i co? DPM-em go powinien skończyć. Chowaj się, bo E25 ciebie bije. Tak jest. Szczęście odbywa też od... Ajajaj. Trochę żeś się przypalił tutaj. Natomiast zobaczmy, czy go nasz T54 mod 1 skarci. A powinien, tak jest. Mod gra fatalną bitwę. To jest przekampiona bitwa, mimo tego jest...
i zostało już tylko te 26,5p i mod, który będzie chciał go pewnie jeszcze dogonić, ale tam 152 zrobi robotę. Jest 25, też myślę, że już powinni sobie spokojnie poradzić z tym czołgiem. Wiesz, jeżeli on od początku bitwy nie uciekł z tego B3 i nie pomagał w żaden sposób w natarciu, to tak naprawdę to musi być jakiś słabszy gracz, no dokładnie. Dobra, pomijając końcóweczkę, samiutką końcóweczkę, kiedy się przypaliłeś na niego, ja bym jednak poczekał, albo wezwał tego T-54 mod 1, żebyś jednak ruszył z nami i skończył. No przypaliłeś się, ale to się nawet najlepszym zdarza, sam mam takie przypały czasami, ale generalnie grasz bardzo przytomnie, bardzo dobrze. Na podstawie tej jednej bitwy już to widać, że wykorzystujesz praktycznie wszystkie techniki, które powinien wykorzystywać dobry gracz, a nawet bardzo dobry. Nie znam twoich statystyk, nie sprawdzałem ich, nie chcę sprawdzać, ale uważam, że grasz naprawdę bardzo, bardzo dobrze i tak naprawdę ja się tutaj przyczepić za bardzo nie mam do czego. Ja bym troszeczkę inaczej pojechał, no ale to wynika z moich upodobań na tej mapie, no nie? I z pewnych innych zachowań. Natomiast okej, pojechałeś tą miejscówkę, którą pojechałeś, ja bym pojechał gdzie indziej, ale to nie jest żaden błąd. Pojechałeś, zdominowaliście tą miejscówkę, bardzo ładnie się ustawiasz, ładnie się kontujesz, wystawiając bardzo pokontowane blachy, fajnie wykorzystujesz teren, wszystkie nierówności, kapitalnie pokazałeś, jak się wykorzystuje mechanikę spota i kamuflażu, czyli spotujesz przez półprzeźroczyste krzaczki, strzelasz tylko przez nieprzeźroczyste, żeby nie dostać spota. Masz duży combat awareness, widzisz, co się dzieje wokół na mapie, strzelasz w cele, które zniknęły, bo się nie zdematerializowały, tylko gdzieś tam są i sobie nie spokojnie walisz. Bardzo, bardzo ładnie grasz i naprawdę super, super bitewka. Mam nadzieję, że widzowie też ją docenią. Zobaczmy sobie jeszcze teraz podsumowanie tej bitewki, coś ty tam ustrzelał w sumie do końca, czy jakieś tam blindy weszły. No blindy nie weszły, 5 fragów zrobiłeś, 2800 obrażeń zadanych, 1000 z twojego spota, czyli praktycznie prawie 4000 damage'a, że tak powiem, pomogłeś zutylizować u przeciwników, 3 wyspotowane czołgi, bardzo, powiem, świetna, powiedziałbym nawet, bitwa, nie bardzo, tylko świetna bitwa, szkoda, że masterka nie wpadła, ale naprawdę bardzo fajna. Zobaczmy, jak to wyglądało. Rheinmetall zrobił 3600, ty zaraz za nim, ale on był na innej flance. Ten Protek, no nastrzelał niby, ale kurczę, to było tak słabo zagrane. Tak naprawdę siedział w jednym miejscu i sobie strzelał, żadnej pomocy. A on ma naprawdę bardzo dobry pancerz. Jemu na przykład E25 by nic nie zrobiła od frontu, chyba że na Goldzie. Więc ja bym cię tam wsparł i byście to sobie razem rozkminili, te dwa czołgi tam, to już w ogóle byłaby perfekcyjnie zagrana bitwa. No szkoda, że gościu nie współpracował z tobą tak, jak powinien. WZ-a bardzo ładna bitwa też zagrana. 2000 nastrzelane, 696 z jego spota. Także ta drużyna ci się też dopisała. U przeciwników Patriot niby zrobił 2600, ale nic z tego nie wynikało kompletnie. I tak naprawdę tyle. No ta V-ka to się kompletnie nie umiała z tobą strzelać. 4 strzały, 2 trafienia, 0 penetracji. Ale to dzięki temu, że się tak ładnie ustawiałeś. No i zarobek 5700 na czysto z premium. Parę tam pestek z APCR-ów zużyłeś. Powiem tak. Moim zdaniem jesteś kompetentnym, w zasadzie kompletnym graczem. Wszystkie techniki, których uczę, wykorzystujesz perfekcyjnie. Oceniasz sytuację dobrze. Myślę, że to nie wiem, czy już nie grasz na poziomie niebieskim, ale myślę, że spokojnie można uznać, że na niebieskim jesteś w recencie. Tak ja oceniam, patrząc na tą grę, jeżeli podobnie grasz innymi czołgami oczywiście, ale to ja mówię, no z tego co widzę, to jest naprawdę fajna, kompetentna gra. Dzięki, że się z nią podzieliłeś z nami. Mam nadzieję, że widzom się też spodobało. Dobra, ja ze swojej strony kończę. Oczywiście, jeżeli wam się filmik podobał, to dajcie łapkę w górę. Jeżeli jesteście u mnie pierwszy raz, zapraszam do subskrybowania kanału. Ja tylko jeszcze przypomnę, na czym polega ta seria.
Jeżeli macie jakąś powtórkę, obojętne, dobrej bitwy, słabej bitwy, średniej bitwy, chcecie się poddać ocenie, wysyłacie ją do mnie. Ja tej powtórki wcześniej nie oglądam. Oceniam ją na bieżąco. Oceniam ją na bieżąco i na bieżąco komentuję, jak ja bym zagrał i co widzę, czy widzę jakieś błędy, czy widzę jakieś dobre rzeczy. Więc jeżeli chcecie się poddać mojej ocenie, to oczywiście zapraszam, wysyłajcie powtórki poprzez link VOT Replay w wiadomości prywatnej na forum VOT-a, mój nick znacie. No i w zasadzie tyle. Dobra, z mojej strony to już wszystko. Żegnam się i do następnego razu. Trzymajcie się, pa.